Cześć, witam w kolejnym odcinku zimowego poradnika. Dzisiaj będzie o bieliźnie termoaktywnej. To jest bardzo ważna część odzieży, najbardziej podstawowa, najbliższa naszego ciała, więc najbardziej odpowiada za to, jak bardzo komfortowo czujemy się zimą i zawsze na szlaku. Jak widzicie, zgromadziłam sporo przykładów bielizny termoaktywnej. Mam jej sporo w swojej szafie sprzętowej. Zużyłam już bardzo dużo elementów i powiem Wam o tym, jakie są moje ulubione rodzaje, jakie są jeszcze inne rodzaje. Zacznijmy od podstawowych właściwości bielizny termoaktywnej, czyli co to jest? To jest bielizna, która ma nam zapewnić ciepło, ma nam zapewnić to, żeby było nam właśnie komfortowo, czyli ani nie za gorąco, ani nie za zimno. I podstawową metodą prowadzącą do tego, żeby było nam dobrze, jest to, żeby ta bielizna w cudzysłowie dobrze oddychała, czyli dobrze gospodarowała naszą wilgocią, potem, który wychodzi z naszej skóry. Czyli ma jej nie gromadzić, ma łatwo oddawać tą wilgoć, która z nas paruje i szybko schnąć, tak żeby ten pot, ta wilgoć nas nie chłodziła. Dwa podstawowe rodzaje bielizny termoaktywnej. Podział ze względu na materiał to bielizna naturalna i syntetyczna. Najpopularniejszym rodzajem bielizny naturalnej jest bielizna wykonana z wełny merynosa, owcy merynosowej, czyli wełna merino. To jest moja ulubiona bielizna, zwłaszcza na zimę. A jeżeli chodzi o syntetyki, no to mamy tutaj różnego rodzaju dzianiny, ale przeważnie wykonane z poliestru, zarówno do merino, jak i do poliestru, ale częściej do poliestru dodaje się też elastan, który odpowiada za to, że ona się lepiej rozciąga i lepiej pasuje do naszego ciała. O ile latem chcemy, żeby nasze ubranie raczej było luźne, przewiewne, żeby docierał do nas wiatr i nas chłodził, to jest ostatnia rzecz, której chcemy zimą. Dlatego na zimę bieliznę wybieramy bardziej przylegającą do ciała, tak żeby nie było żadnych specjalnych pustych przestrzeni pomiędzy naszą skórą, a już tą kolejną warstwą, która obecnie zastępuje nam naszą własną sierść, którą w toku ewolucji utraciliśmy, niestety. Także najbliższa właśnie temu wszystkiemu, co utraciliśmy, jest wełna merino. Na pewno nie powinniśmy nosić zimą bawełny. Bawełna nawet latem się nie nadaje na szlak, bo ona jest, choć jest miłym i naturalnym materiałem, to ma tendencję do gromadzenia wilgoci, nie chce schnąć szybko, schnie bardzo długo, kumuluje to wilgoć, ale wraz z wilgocią zapewnia nam bardzo dużo zimna, więc absolutnie się nie nadaje. Jakakolwiek bielizna termoaktywna będzie zawsze lepsza od bawełny. A jaka to powinna być bielizna, to już jest poniekąd subiektywny wybór. Ja chcę Wam opowiedzieć o swoich ulubionych rzeczach, a także jeszcze opowiedzieć trochę o tym, co jeszcze może być do wyboru, bo jest tego sporo. Na pewno bielizna termoaktywna niekoniecznie jest taka sama do chodzenia i do spania. W ciągu dnia potrzebujemy czegoś, co lepiej się nadaje do ubierania na cebulkę, stanowi jedną z wielu stosunkowo cienkich warstw. Natomiast na biwaku już możemy chcieć ubrać coś grubszego, coś, co już nawet można podciągnąć pod drugą warstwę termiczną i jakby ubierać tą grubszą bieliznę jako drugą warstwę, ale zacznijmy jednak od tej pierwszej, zwykłej, a więc najlepszy moim zdaniem rodzaj bielizny dochodzenia, czyli bielizna z wełny merynosa, z wełny owcy merynosowej, wełna merino. Ona występuje w kilku gramaturach, najczęściej 150 gramów na metr kwadratowy, 200 gramów na metr kwadratowy, 250 gramów na metr kwadratowy. Ja mam tutaj ulubiony swój zimowy zestaw 250. To jest podstawowa bielizna smartula, klasyczna, z wycięciem tutaj koszulka, zwykłym rękawki, bez żadnych bajerów.
do tego są getry, też całkiem normalne. Taki zestaw, który jakoś, w którym jakoś specjalnie się nie przegrzewam, który jest taki miły i dobrze oddycha. Natomiast wiele osób grzeje się bardziej po prostu w trakcie chodzenia niż ja. Takie osoby powinny skierować swoje zainteresowanie na nieco cieńszą wersję. I tutaj jest taka rzecz, której ja używam raczej taką już cieplejszą wiosną do spania, tudzież powiedzmy na przykład we wrześniu. Czyli 200. Tutaj mamy też getry i tu mamy koszulkę. Koszulkę tym razem z kapturem. Jeżeli ktoś, nie wiem, nie ma długich włosów, jak chciałby się czymś osłonić, albo po prostu lubi kaptury, może jak najbardziej wybrać z kapturem, ale tu uwaga, że kaptur lubi grzać bardzo plecy. Akurat tu górna część pleców to jest ta część mojego ciała, która się najbardziej grzeje i poci, więc ja tak niespecjalnie tego używam. Na pewno wełna jest bardzo miła i delikatna, ale są osoby, które są bardzo wrażliwe na gryzienie wełny i nawet niektóre rodzaje wełny merino tych ludzi gryzą. Mnie też niektóre gryzą. To nie zależy od gramatury samej koszulki, ani od tego, jaka jest ta nitka, ale pojedyncze włókna wełniane właśnie mają różny rozmiar i te grubsze troszkę potrafią gryźć, więc dobrze jest taką koszulkę przymierzyć i sprawdzić, czy na pewno nas ona nie gryzie. Większość ludzi będzie zadowolona i nie będzie ich nic gryzło, ale po prostu ostrzegam, że tacy, których gryzie, też istnieją. Mam też tutaj taką bardzo grubą koszulkę z wełny merino, ale ona jest na tyle gruba, że prawie zawsze jest mi w niej za gorąco. Używam jej tylko w naprawdę duże mrozy. Jeżeli ktoś takiej potrzebuje, to też jak najbardziej. Tutaj to jest kwark. Oni produkują taką mega, mega grubą, zawsze czerwoną koszulkę. Ona się nazywa Brzydkie Kaczątko. A ten zestaw z kapturem to był z kolei Icebreaker. Jeszcze można sobie zwiększyć komfort cebulkowy, używając dwóch na przykład koszulek merino naraz, co czasem robię właśnie, bo właśnie jakoś należę do osób, które się często przebierają i lubią, żeby było im idealnie, więc jeżeli dzień jest taki, że jest tak nie w 5, nie w 9, ani na drugą warstwę, ani na jedną warstwę, więc zrobię sobie wtedy dwie warstwy wełny i wtedy używam takiej cienkiej bardzo 150, właśnie pod na przykład 250 i to jest bardzo, bardzo komfortowe. Na to jeszcze można ubrać polar i wtedy to już jest na warunki arktyczne idealne. Tutaj jest też taka 150 z krótkim rękawem, jeżeli ktoś lubi. Ja marznę w ręce, jeżeli marzniecie tutaj w tą część ręki, to krótkiego rękawa na zimę nie polecam. A teraz syntetyki. Do bardzo znanych i najlepszych materiałów syntetycznych w outdoorze należy Polartec Power Stretch. To także jest dzianina, to wszystko są dzianiny, ale ona jest nieco inaczej wyprodukowana i podchodzi moim zdaniem już pod właśnie drugą warstwę, bo najczęściej jest zbyt ciepła, żeby nosić ją jako pierwszą warstwę. Ta dzianina powstaje poprzez szczotkowanie jej wewnętrznej części. Tutaj mam taki wycinek do pokazania, więc takie coś się wyczesuje w fabryce z syntetycznej dzianiny i powstaje takie futerko od spodu, ale to futerko jest tylko z jednej strony, także wierzchnia część materiału pozostaje gładka, dlatego to jest takie wygodne w noszeniu, można na to narzucać kurtki i różne inne rzeczy i te ubrania po prostu łatwo jest ubierać, a ta spodnia futerkowa część przyjemnie nas grzeje. Ten materiał zapewnia nam największą izolację, no bo izolacja bierze się z
uwięzienia naszego ciepła w warstwie materiału. Tam im więcej jest przestrzeni, im więcej jest miejsca na ogrzane powietrze w materiale, to tym cieplejsza będzie bielizna. Nie ma tu żadnej magii w tym, po prostu bielizna jest tak ciepła, jak jest gruba. A ta jest dosyć właśnie gruba i dlatego tak bardzo grzeje. Lubię ją nosić właśnie jako drugą warstwę, ale śpię w niej często jako w pierwszej warstwie. Jeżeli potrzebuję czegoś miłego do spania, to właśnie biorę to. Używam Power Stretchu. To jest Power Stretch Pro, bluza i getry Kwarka, które miałam na przejściu Szwecji, a które zastąpiły mój stary zestaw Arcteryxa, z którym przeszłam prawie całość trzech szlaków amerykańskich długodystansowych. Długodystansowcy mają zawsze wyśrubowane wymagania wagowe i nie zabierają ze sobą zbyt wielu ubrań, więc właśnie chcąc zabrać tylko jeden komplet na cały szlak, wybrałam taki, który na pewno zapewni mi ciepło. Zawsze można się w nocy trochę rozpiąć lub rozebrać, natomiast chcąc nie zmarznąć, lepiej właśnie mieć więcej niż mieć za mało. Także ten zestawik, tutaj zawsze wybieram wersję z krótkim zamkiem i z golfem. To jest dla mnie bardzo miłe, bo jak mówiłam, nie przepadam za kapturami, wolę ubrać raczej czapkę, dwie czapki, ale za to lubię mieć ciepło w szyję, więc taki krótki zameczek jest idealny. To jest też wersja lżejsza niż kaptur. Czasem dostaję pytania na temat Power Stretchu i tego, czy on się nadaje do noszenia na pierwszą warstwę, czy nie. I odpowiadam, że właśnie nie, bo o ile wełna merino albo jakiś taki typowo dzianinowy syntetyk dobrze tą wilgoć wchłaniają, a potem natychmiast oddają już na zewnątrz, to Power Stretch, przez to, że ma to futerko, on nie wchłania tej wilgoci. To jest też jego zaletą, ale jako druga warstwa. Nie wchłania tej wilgoci i jesteśmy skazani na to, żeby nasz pot odparowywał cały czas ze skóry i mamy wrażenie, że nasza skóra jest cały czas wilgotna. Zwłaszcza jak jest nam w tym za ciepło, to potem jesteśmy cali mokrzy i jakby jest to problem. Lepiej mieć właśnie coś cieńszego na sobie, co dobrze wchłania wilgoć i szybko wysycha, niż właśnie mieć za wszelką cenę coś, co nie nasiąka wodą wcale. Nie mówię oczywiście, że Power Stretch w ogóle nie nasiąka wodą, on trochę też jakby z zewnątrz wchłania jak najbardziej, na przykład jak pada deszcz, to są na nim widoczne kropeczki, aczkolwiek przemaka później niż wełna merino, która przemaka natychmiast, jak zacznie padać deszcz. Ale miejmy nadzieję, że zima się utrzyma i nie będzie padał deszcz. Mamy też inne materiały syntetyczne, jest ich całe mnóstwo. Tutaj jest na przykład Polartec Power Dry. To jest materiał już bez żadnego czesania od spodu. To jest po prostu dzianina, tak akurat ciekawie wykonana w fakturze tych Power Dryów. Polartec ma sporo w swojej ofercie, one są różnej grubości. Na zimę polecam raczej grubsze materiały, bo tutaj mam swoją koszulkę pustynną Kwarka z bardzo cienkiego Polartec Power Dry, którego na zimę nie polecam, po prostu jest zbyt zimny, zbyt cienki, on jest idealny na upały, ale na zimę to niekoniecznie. No i są też stare, dobre Polary różnego rodzaju. Teraz są i takie wciąż klasyczne, rzadziej dziane, takie bardziej rozciągliwe, przewiewne, ale są też takie gęsto tkane i tu mam od Kwarka takie bardzo grube polarowe getry, bo właśnie bardzo marzne w nogi. Zwracam Wam uwagę na to, żeby nie skupiać się tylko na górnej części naszej bielizny, ale właśnie jeszcze zadbać o to, żeby także dolna połowa ciała, nogi i tyłek miały także ciepło, bo wiele osób właśnie bardzo dba o to, żeby kupić super koszulkę, super bluzę, super kurtkę, a potem jakieś byle jakie spodnie i byle jakie getry. Także to Wam polecam mieć na uwadze.
Pewnie nie wyczerpałam tym tematu. Może macie jakieś swoje ulubione zestawy, ulubione materiały. Napiszcie, co wam się sprawdza. Termika to jest bardzo indywidualna sprawa, więc nie sposób obiecać, że akurat w tym będzie komuś dobrze i ciepło, albo że się w tym nie spoci. Dużo tutaj zależy właśnie od indywidualnych właściwości. Z doświadczeniem przychodzi już takie przyzwyczajenie do tego, co należy w jakich warunkach ubrać, więc jak już przez jakiś czas coś ponosicie, to będziecie wiedzieć, czy to wam na pewno odpowiada. Jeżeli po prostu chcielibyście mieć jakieś dwa takie uniwersalne zestawy, które będą fajne na cały rok, to właśnie polecam mieć jakieś Merino 250 albo 200, właśnie zależy jak się czujecie, oraz właśnie zestaw z Power Stretchu. Te dwie rzeczy, te dwa komplety, czyli w sumie cztery rzeczy, powinny sprawić, że będzie wam dobrze. Do tego jakaś koszulka na lato, jesteście obsprawieni na cały rok. Także życzę wam jak zwykle miłych wędrówek, miłych biwaków. Życzę wam, żebyście trzymali się ciepło i nie zmarzli. Na razie, do zobaczenia w następnym filmie.